Cześć wszystkim, z tej strony Astrali, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dreamfall: The Longest Journey. Poprzednio chyba byliśmy w jakimś tam laboratorium, chyba, zdaje mi się, czymś na ten kształt, i chyba zdobyliśmy jakąś paczkę dla Rezy, jeśli dobrze kojarzę, i chyba musimy mu ją teraz zanieść, tak? To chyba... Ta, mam kostkę z danymi. No, dobra, to w takim razie wychodzę. Kurczę, leci jakiś dzieciak z wyciągniętymi ramionami. Ładnie. W stronę Rezy to jest w tę stronę. To znaczy dom Rezy jest w tę stronę, przepraszam. I dobra, w takim razie pędzimy przed siebie. I kurczę, za daleko pędzić nie trzeba było, bo już jesteśmy praktycznie, rzecz biorąc. Budynek Rezy. O, właśnie. Mieszka tu już prawie 5 lat. Nie jest tu zbyt luksusowo, ale jemu odpowiada. Czasami w ogóle się kamera obraca, jak się jest w tym trybie koncentracji, a czasami nie, więc to też jest interesujące. Dobra, w takim razie... Reza mieszka tu już prawie 5 lat. Wchodzimy. Okej. O, teraz się na przykład obraca kamera. Właśnie. Reza Temiz. Mieszkanie numer 8. Mieszkanie numer 8, mówisz, no dobra. Akurat ja pamiętam, gdzie jest to mieszkanie, więc idziemy na górę i tutaj, dobrze. Jest jakiś kot, a drzwi są otwarte, co by było ciekawsze. Nie ma kota. No i czemu drzwi do mieszkania są otwarte? To jest bardzo dobre pytanie. I ja bym chciała też to sprawdzić. Aha. A tutaj w ogóle? 7. Nikt nie odpowiada. Dobra, to w takim razie... Mieszkanie Rezy. Wejdźmy. Co? Reza? Reza! O? Nigdy nie zostawia otwartych drzwi. To dziwne. Mój Boże. O! Nic ci nie jest? Ona jest... zimna. Nie, tylko nie to. Co się tu do cholery dzieje? Znajdź April. Ocal April. O, tam proszę. To komandosi oka. Aha, to co, uciekamy? Ja idę przez drzwi frontowe. Nie jestem zbyt profesjonalnym tym. Co za głowę? Ja nie... Ostrzegałem. Kurczę, wpierw strzelają, nie pytają. No dobra, w takim razie zobaczymy, co będzie dalej. O, gdzieś jesteśmy. Chyba. Biało tu. Tak, jest i Zoe. Pojedyncze krzesło w białym, kurczę, pomieszczeniu. Z lustrem zamiast podłogi. Gdzie ja jestem? Kim jesteście? Proszę podać nazwisko i numer CID. Lepiej nie grać z ogniem, przydałby się prawnik. No dobra. Zoe Castillo, 449... zaraz. 44929... kreska... 601, 421. Adres i zawód. Jardin de Rose, 42A, Casablanca, CA 1011. Jestem... bezrobotna. Co robiła pani w mieszkaniu pana Temiza? Okej. Zobaczmy, co tutaj jest. Lepiej nie kręcić, albo nic ode mnie nie wyciągną. No dobra, powiedzmy prawdę. Prawda nikogo nie zaboli. Reza Temiz poprosił mnie dziś po południu o przysługę. To mój dobry przyjaciel. Odebrałam dla niego paczkę w centrum i właśnie mu ją dostarczałam, kiedy... No wiecie. Gdzie konkretnie odebrała pani tę paczkę? Firma nazywa się Dziwa i ma siedzibę w budynku Seszadri. Nie pamiętam, na którym piętrze. Kogo pani spotkała w Dziwie? Helenę jakąś tam, Chang. Helenę Chang. Wyświadczałam przysługę Rezie. Poprosił, żebym zaniosła mu paczkę, to wszystko. Ta Helena ma coś wspólnego z artykułem, który pisze Reza. Jakim artykułem? Nie powiedział. Nigdy nie mówi. Wyświadczałam przysługę dobremu przyjacielowi. Muszę go przekonać, że nie miałam z tym nic wspólnego, albo na pewno zrozumie racjonalne argumenty. No ja jestem za racjonalnymi. Na pewno wszystko można łatwo wyjaśnić. Reza nigdy by nikomu nie zaszkodził. Jeśli pan Temiz podejmie próbę kontaktu z panią, Ma nas pani o tym natychmiast poinformować. Nie wolno pani również opuścić bez naszego pozwolenia Casablanki. Aha. A teraz proszę nam jeszcze raz opowiedzieć, o co poprosił panią pan Temiz. Urocze. Zagubienie. Mamy drugi rozdział. Koledza, jestem zajęty albo śpię. Tak czy siak, daj znać, o co chodzi. Odzwonię. Dzięki. Cześć, to ja. Komórkę pewnie wyłączyłeś z oczywistych powodów. Ale jeśli odsłuchasz tę wiadomość... Reza, proszę cię, wróć. Z pewnością da się wszystko załatwić, kiedy wrócisz do domu. Naprawdę się martwię. Odezwij się, dobrze? Cześć. Albo prześlij mi jakąś wiadomość, cokolwiek. Znak życia. Cześć. Aha. Proszę cię, tato, odbierz, proszę cię, proszę. Cześć, Zoe. Tata? Przykro mi, ale nie mogę teraz odebrać telefonu. Zostaw wiadomość, a oddzwonię najszybciej, jak będę mógł. Cholera. Ciekawe, czy to jest jakaś specjalnie dla Zoe wiadomość na skrzynce, czy w sensie dla kontaktu Zoe, czy taka ogólna dla wszystkich kontaktów. Dobra, mamy jakiś nowy wpis do dziennika. Co się stało z Rezą? Gdzie on jest? Nikt tego nie wie, nawet Martin. Nie mogę znaleźć Rezy, szuka go oko. Muszę mu jakoś pomóc, jakoś go odszukać. No właśnie, to jest ciekawe. Ktoś go szuka. Zoe, masz wiadomość. Mówisz? Hej, Zoe. Czuję się trochę niezręcznie. Wonkers, nie mam czasu na... Ale pamiętasz może, jak pojechaliśmy, nikomu nic nie mówiąc, waktraksem do Europolis, a ty spiłaś się w trupa? Co? Musiałem zanieść cię do tego nędznego hotelu na ulicy Jarl, gdzie całą noc żygałaś. Rano kupiłaś mi wtedy starodawną zapalniczkę. Pamiętasz? Zoe, tu Reza. Zmodyfikowałem nieco Wonkersa, aby odegrał tę wiadomość, gdyby coś mi się stało. Nie chcę, żebyś się martwiła. Słyszysz tę wiadomość, ponieważ nie kontaktowałem się z Wonkersem od 24 godzin. Najprawdopodobniej nic mi nie jest. Gdyby jednak faktycznie coś mi się stało, muszę prosić cię o przysługę. Trzymam w moim mieszkaniu zaktualizowaną kopię notatnika. Są w nim wszystkie informacje o artykule, nad którym właśnie pracuję. Informacje i ciekawe fakty wgrywam tam 2 razy dziennie. Chcę, abyś zabrała ten notatnik i zaniosła go gdzieś, gdzie będzie bezpieczny. Jeśli mam kłopoty, wyciągnij informacje z mojego edytora. Będziesz go musiała najpierw rozkodować. Pogadaj więc, już ty wiesz z kim. Ona na pewno sobie z tym poradzi. Aby znaleźć notatnik, idź do mojego mieszkania i powiedz Lucy to, co powiedziałem ci, gdy wyjeżdżałaś do Kapsztadu. Ona znajdzie dla ciebie ten notatnik. Będę tutaj, kiedy wrócisz. Jezu, Reza, mam nadzieję, że nic ci nie jest. Jak już mówiłem, prawdopodobnie nic mi nie jest. Może zapomniałem po prostu się odezwać. Może Wonkers źle zadziałał. Może musiałem wyjechać. Nagle i w pośpiechu. Ale na wszelki wypadek zdobądź ten notatnik. Tylko tobie mogę go powierzyć. Trzymaj go w bezpiecznym miejscu. Wkrótce się zobaczymy. No dobra, w takim razie. Dostaliśmy właśnie prośbę od Rezy. Mamy znowu wpis do dziennika. Reza zostawił mi u Wonkersa wiadomość o sejfie w swoim mieszkaniu. Otworzy mi go Lucia Wattila Rezy, jeśli podam jej właściwe hasło. Cokolwiek tam znajdę, może mnie do niego doprowadzi. Lub przynajmniej wskaże kierunek dalszych poszukiwań. No dobra, my się od razu udamy do mieszkania Rezy. Bo ja i tak wiem, że będziemy później mieli okazję też z Wonkersem na przykład porozmawiać, więc no, nic mi nie ucieknie tutaj. Że tak to ujmę. Mamy jakąś wiadomość na telefonie. Temat, kilka słów. Cześć, mam nadzieję, że wieczorna nasiadówka poszła dobrze. U mnie też wszystko w porządku. Mam w hotelu pokój z fantastycznym widokiem na rzekę, a wczorajszy zachód słońca wprost zapierał dech w piersiach. Wkrótce zadzwonię, trzymaj się, tata. No dobra, nie mogę Skype'em wychodzić z tego. Dobrze wiedzieć w gruncie rzeczy. Nie w tę stronę, oczywiście. Nie pamiętam za Chiny nigdy, że tutaj jest właśnie taki... nie wiem, takie przejście, można powiedzieć, w którym trzeba iść w drugą stronę, żeby się z niego wydostać potem. Dobra, tutaj jest sklep Oliwii, ale my idziemy właśnie do mieszkania Rezy. Raczej mi, w sensie może mi coś by dało pójście do sklepu Oliwii, ale... Ale nie. Kolego, co ty masz za szaty interesujące? Uwielbiam tę część miasta z jej różnorodnymi kulturami. Dobry? Okolica podoba mi się bardziej niż reszta miasta. A to jest koleżanka, nie kolega, dobra. Ciszej, a i ludzie jacyś tacy mniej zestresowani. Okej. To miłego wybierania warzyw, że tak to ujmę. Idziemy wobec tego właśnie w stronę mieszkania Rezy. Na szczęście nie mamy daleko, więc to jest zawsze jakiś plus, czyż nie? Bym chciała w ogóle podejść tutaj, ale nic tutaj się nie spodzieje. W takim razie wchodzimy do budynku Rezy. Znaczy budynku Rezy. To jest przesadzone zgoła, bo... Dobra, wiecie co? Wejdziemy sobie tutaj, bo... Właśnie, tutaj coś takiego jest interesującego. Oko oplombowało drzwi do mieszkania Rezy. Grają ostro. Ja jednak powinnam się przejść, tak. Teraz mi chyba powie zresztą. Oko zamknął mieszkanie Rezy, raczej nie poradzę sobie z zamkiem bez pomocy Liv. To mistrzyni wszelkich włamań. No właśnie, to jest dość ważne jednak. Aha, tutaj mi nic nie pokaże. Nijak. W ogóle. Dobra, w takim razie cofamy się do Liv wobec tego. A ja już myślałam, że damy sobie radę bez odwiedzania Liv. Chciałoby się te... I zero sprintu w tej grze. Szkoda. Dobra, w takim razie biegniemy. W sensie, wiecie co, ogólnie to jest taka największa chyba... Kurczę, słowa mi brakuje. Taki, myślę, mój największy problem, że jak właśnie się jakoś po prostu ogląda, jak postać biega, to co mówić wtedy? Dobra, wobec tego wchodzimy. Nie wiem, co mam robić. Reza zniknął, szuka go oko. Spokojnie, powoli. Gdzie się podziewałaś? Zajrzałam do ciebie zeszłej nocy, ale nie było cię w domu. Nikt nic nie wiedział, a komórka była całkowicie odłączona od sieci. Zostałam aresztowana. Co? W mieszkaniu Rezy była martwa kobieta, a oko zrobiło nalot. Postrzelili mnie. Nie wiem, co jest z Rezą, ani gdzie przebywa. Zadali mi na jego temat mnóstwo pytań. Sądzę, że ma poważne kłopoty. Uspokój się, kocie. Na pewno nic mu nie jest. Odetchnij głęboko i zacznij od początku. No dobra. Spotkałam wczoraj Rezę na mieście. Poprosił, abym odebrała dla niego paczkę. No dobra. A gdy się obudziłam, byłam w dziwnym pomieszczeniu w budynku syndykatu. Sama. Spędziłam tam pół nocy. Cały czas zadawali mi te same pytania. O Rezę, Dziwę, paczkę. Dopiero rano mnie wypuścili. Rany! Zoe, to straszne. Wyobrażam sobie, jak się musiałaś czuć. To musiało być jak kac gigant. Rany! Wiesz, co było w tej paczce? Kostka z danymi. Powiedzieli, że zawierała poufne dane, ale nic więcej nie wiem. Musiały być bardzo poufne, skoro oko zrobiło Rezie wjazd do mieszkania. Ciekawe, co tam było. Cała sprawa brzmi poważnie, Zoe. A no, cokolwiek dość. To było, nie wierzę, żeby Reza miał mieć coś wspólnego ze śmiercią tej babki. On przecież by nie skrzywdził muchy. To na pewno przez ten artykuł, który pisze. Może wkurzył kogoś, kogo lepiej nie wkurzać. Może odkrył coś naprawdę dużego i niedobrego. A teraz ja jestem w to zamieszana. Nic ci nie będzie, kocie. Przecież cię wypuścili. To jak się nazywała ta firma? Uruchomię moje kontakty, trochę powęszę. Może ktoś coś o nich wie. Dziwa. A kobieta nazywa się Helena Chang. Zapuszczę macki na starą sieć. Zobaczę, co uda się złowić. Ktoś musi coś wiedzieć. Dowiemy się, o co tu chodzi. A Reza na pewno ma się dobrze. Już nieraz spakował się przecież w kłopoty. Potrafi sobie radzić ze służalcami syndykatu. No nie wiem. Przekazał mi wiadomość przez Wonkersa. Wiadomość została przekazana, bo nie kontaktował się z zabawką od 24 godzin. Chciał, żebym zabrała notatki z jego mieszkania. Zajrzałam tam, ale nie mogłam wejść. Drzwi były zaplombowane. To normalne. Nie chcieli, abyś tam węszyła. Oko podchodzi do takich spraw dość poważnie. Reza ma kłopoty i potrzebuje mojej pomocy. Muszę zdobyć te notatki. Pomożesz mi? Skoro jesteś tego absolutnie pewna, no dobra. Mogę ci załatwić przejście przez osłonę oka, ale musimy w tym celu przerobić twoją komórkę. A co będzie, jeśli mnie znowu aresztują? Tylko tego mi jeszcze brakuje, żeby mi dołożyli karę za nielegalne oprogramowanie. Nie przejmuj się, zamaskuję zmiany. Jak ktoś będzie ci przeglądał komórkę, to znajdzie co najwyżej nowe awatary. Jakie wolisz? Puszyste króliczki, czy milusie mi się koala? Na pewno coś wymyślisz. Dobra, najpierw opowiem ci, jak działa ten program. Firewall jest zakodowany symbolami, które bardzo trudno jest automatycznie rozbroić. Nie pytaj dlaczego, nie wiadomo. Dlatego musisz połączyć symbole w dolnej części ekranu z ich dokładnymi kopiami w matrycy, jeden po drugim. Okay. Kiedy łączysz wszystkie, kodołamacz zrobi za ciebie resztę. Czas jest jednak ograniczony. Jeśli będziesz się za bardzo guzdrać, to program się rozłączy. Dzięki temu nie grozi ci uruchomienie autoalarmu. Z reguły po kilku sekundach będziesz się mogła znowu połączyć. To prawie jak gra. Kocie, to w żadnym wypadku nie jest gra. Zabezpieczeń sieci pilnują prawdziwi ludzie i większość z nich to raczej mało przyjazne typy. Nie musisz mi tego mówić. Przekonałam się o tym na własnej skórze. Dobra, zaktualizuję ci teraz komórkę. Aha, wgrywam przy tym osłonę programową, o której wczoraj rozmawiałyśmy. Będziesz niewidzialna nawet dla mnie. Świetnie. Na pewno mi się to przyda. Mhm. Zwłaszcza, że powiedzieli mi, że nie mogę podróżować, co nie? No dobra, miło. Gotowe. Możesz iść, tylko obiecaj, że będziesz ostrożna. I daj znać, jeśli będziesz potrzebowała pomocy albo wpakujesz się w kłopoty. Jasne. Żadnych kłopotów. A jak będzie mi potrzebna pomoc, to na pewno zadzwonię. Dziękuję, Olivia. Jesteś niezastąpiona. Kocie, wysyłam cię na terytorium Oka wyposażoną w nielegalnie zmodyfikowaną komórkę. Jestem twoją najlepszą przyjaciółką albo najgorszym wrogiem. Skoro tak mówisz, dobra, w takim razie kolejny mamy, tak. Olivia wgrała mi program, dzięki któremu można otwierać zamki. Bez niego nie wejdę do mieszkania Rezy. Okej, w takim razie ponownie biegniemy do mieszkania właśnie Rezy. I trochę tutaj biegania będzie w tej weftę. Chociaż w sumie nie pierwszy raz będzie, tak. Będzie jeszcze właśnie motyw z bieganiem w tej weftę. Co prawda ja bym wolała, jakby nie było, wiadomo, zresztą myślę, a nie lubię biegania w tej weftę, zwłaszcza jak właśnie nie można pominąć tego biegania. Na szczęście tutaj poszczególne lokacje nie są zbyt daleko od siebie, więc nie jest to aż taki ból, że tak to ujmę, ale w dalszym ciągu, gdybym mogła, to wolałabym pominąć, ale to ja. W takim razie wchodzimy na górę i idziemy otwierać ten zamek, tak? Mhm. Dobra. I jest tutaj. Oko oplombowało drzwi do mieszkania Rezy. Dobra, to już mówiła. Aha, w ten sposób ona spróbuje, okej. To w takim razie teraz weźmiemy sobie komórkę i właśnie z niej sobie skorzystamy. Mówiłam, że tutaj będzie dodatkowa opcja, więc teraz możemy z niej skorzystać. I mamy tą zagadkę, że tak to ujmę. A nie, przepraszam, to źle. To. To. I. Nie? No to. Dobra, udało się. Nieźle jak na pierwszą próbę. Matko Boska, ja nigdy nie lubię takich rzeczy, bo zawsze się stresuję. O, no proszę. Trochę tu bałagan zrobiony został. Trochę tu jest bałagan. O właśnie, o to mi chodziło. O. Aha. Cholera, zostawili w mieszkaniu pajęczaka zabezpieczającego. Muszę się jakoś go pozbyć, inaczej nie dostanę się do sejfu. Pajęczak usmażył też Lucię, obym zdołała ją naprawić. Dobra, teraz wykorzystamy opcję skradania się po raz pierwszy chyba. Tak więc tak, jest tutaj ten pajęczak cały. Tak. W sensie chciałam się tylko obrócić. Więc no. Dobra, co my tu mamy? Reza lubi ciemności. Już po Lucy. Jerycho używa tylko najlepszego sprzętu. Te ekrany i konsole musiały kosztować fortunę. Dobra, może trochę później. Zobaczmy te pajęczaka. Pajęczak zabezpieczający. Nienawidzę ich. Ma jakieś logo. Złotą głowę lwa. Może jest to podpowiedź. Przyjrzałam się dokładnie pajęczakowi. Ma logo w kształcie lwiej głowy. Widywałam już takie znaki na innych robotach, ale nie pamiętam, do jakiej firmy należy. Może Liv będzie wiedziała. Może później. Póki co musimy się go stąd pozbyć. Ja wiem jak, więc po prostu próbujemy iść. Czy ja dam radę tutaj przejść normalnie? Powinnam. Bo tutaj właśnie jest kwestia, żeby nie nadepnąć na nic, bo wydamy hałas, co z kolei zaalarmuje pajęczaka. Więc tak, trzeba ogólnie obok niego przejść. Najlepiej jest się nie śpieszyć, szczerze. I potrzebna nam jest łazienka. Potrzebujemy właśnie wejść do łazienki, gdzie zrobimy takie coś po prostu. Za chwilę się dowiecie zresztą. Więc tak, idziemy właśnie do łazienki. Są drzwi od łazienki i jest możliwość uruchomienia prysznica. I o to nam w tej chwili chodzi. Tak więc idźże tam, pajęczak. Dobra. Teraz zamkniemy za nim prysznic. O. I właśnie, profesjonalnie rozbrojony. Zoe prowadzi z pajęczakiem 1-0. Dobrze. Dobra robota, Zoe. Trzymaj tak dalej, a zostaniesz tajną agentką. Tymczasem muszę jakoś naprawić Lucię, żeby otworzyła mi safe. Właśnie. Ja bym wyłączyła ten prysznic. O Jezus Maria. Ale chyba... Panel kontrolny prysznica. Nie ma ku temu. Nie ma do tego opcji zbytnio? Ta, nie ma do tego opcji. No cóż, będzie płacił wyższy rachunek za wodę Reza. Jakby nie mój problem. Dobra, w takim razie wychodzimy stąd. I teraz możemy obejrzeć właśnie mieszkanie. Wiele nocy spędziłam w tym łóżku. Bardzo wygodne i mocno sprężynujące. Okej. Nie jestem zbytnio zmęczona. No dobra, w ogóle też bardzo fajne mieszkanie Rezy. Takie, wiecie, minimalistyczne, ale przyjemne. Dobra, co tutaj jest w ogóle właśnie do obejrzenia? Dobra, są te rolety. Dlaczego mi nie wyświetla, że mogę właśnie obejrzeć na przykład lodówki? Znając Rezę, w lodówce jest tylko piwo i resztki pizzy. Jakie to jest irytujące momentami. Jerycho używa tylko najlepszego sprzętu. Te ekrany i konsole musiały kosztować fortunę. Może być tak właśnie, że dlatego, że jest coś po drodze, jak w tym przypadku było krzesło na podłodze. Reza korzysta podczas pracy głównie z notatnika i komórki. Konsolę wykorzystuje do wyszukiwania informacji i do zabawy. Aha, mogę coś tutaj podziałać? Nie ma. Reza nie przechowywałby materiałów z pracy na konsoli. Okej, w takim razie obadajmy Lucię. Pajęczak dokumentnie usmażył baterię i procesor Lucy. Muszę je wymienić. Zobaczmy. Części Wattilli. Mózg i źródło zasilania Lucy. Zupełnie popsute. Okej. To w takim razie idziemy w tym momencie do Liv. Zobaczyć, czy ona nie ma przypadkiem jakichś części zamiennych do Wattilli, bo no cóż, jest najbardziej prawdopodobne, że u nich właśnie znajdziemy. Powiedzmy sobie szczerze, więc właśnie tam się w tym momencie cofamy. Znowu do Liv. No i zobaczymy, co dalej. W ogóle, nie wiem, jakoś tak miło mi się biega po tej Casablance, szczerze mówiąc, bo to jest trochę taki nowy klimat, że tak to ujmę. W sensie, nowy klimat, inny na pewno niż jak był w poprzedniej części, przynajmniej właśnie... Kurczę, nie chciałam patrzeć, tylko wejść. Niż właśnie w poprzedniej części, a przynajmniej w jej końcówce. Teraz mamy od nowa taki, bo ja wiem, taki lekki klimat? Nie mam zielonego pojęcia, pogadajmy. Liv, co tam, kocie? A, nic, wpadłam się przywitać. Do zobaczenia później. Dobra. A, przepraszam, faktycznie. Ja ci muszę je dać tutaj. Potrzebuję pomocy. Z tymi części. Czego dokładnie? Pajęczak usmażył Wattilę Rezy. Muszę go znowu uruchomić, żeby znaleźć notatnik. Wyjęłam z niego kilka części, chyba są popsute. Dawaj, zaraz rzucę okiem. Te są całkiem spalone, nie mogę ich naprawić. A nie masz jakichś części zamiennych? Źródło zasilania powinno się tu gdzieś walać. Chwila. Jasne. No, na szczęście nie trwało to zbyt długo. No, powinno działać. Ale nie mam na składzie kryształu procesora, przykro mi. Skoro nie możesz go naprawić, to co ze wspomnieniami Lucy? Dane są na bieżąco kopiowane na osobny kryształ. Możesz wykorzystać dowolny mózg, nawet z innego Wattili. To może z jakiegoś, którego tu sprzedajesz? Chyba mają mózgi. Nie, to tylko odnowione powłoki. Czekam na zamówienie z WatiCorp, ale ono przyjdzie dopiero w przyszłym tygodniu, przykro mi. No dobra. Będę musiała sama coś wykombinować. Dzięki, Liv. Gdzie ja mam niby znaleźć sprawną Wattilę? O mój Boże. Może by tak w domu na przykład. Liv dała mi nową baterię do Wattili. Teraz potrzeba mi, mi jeszcze procesora. Tylko gdzie ja znajdę działającego Wattilę? No właśnie. Tak więc idziemy do Wonkersa. Dlatego też z nim nie rozmawiałam, bo wiedziałam, że trzeba się i tak do niego cofnąć. Potem, żeby wziąć z niego ten cały kryształ procesora, czy co to jest, to, czego potrzebujemy. Wobec tego właśnie wchodzimy tutaj i domostwo moje. Poproszę właśnie. I pędzimy teraz na górę. Pędzimy na górę i. Gdzie jest Wonkers? Gdzie jest Wonkers? Tu jest Wonkers. Cześć. Wonkers to mój najlepszy mechaniczny przyjaciel. To prawdziwy Wattila, choć nieco już przestarzały. Dobra, pogadajmy z nim sobie. Cześć. Witaj, Zoe. Zawsze patrzę na tą pozę Zoe i zawsze mi się wydaje jakaś dziwna. Coś tutaj chyba nie współgrało z modelem postaci właśnie i jakoś dziwacznie się układa moim zdaniem. Dobra, dalej. Nie jest mi dobrze z tym, że nie mam czasu dla Wonkersa. Plan dnia, wiadomość. Mój plan dnia powinien być pusty. Nie mam dziś żadnych planów, prawda? Tylko trening. Nic poza tym. Nie idę dzisiaj na trening. I tak mam za dużo na głowie. Dobrze. Okej. Gra. Przepraszam, że się z tobą ostatnio nie bawię. Mam tyle na głowie. W porządku. Poczekam, aż będziesz wolniejsza. Cieszę się, że jesteś w domu. Tęskniłem za tobą, kiedy wyjechałaś. Kiedy byłam w Kapsztadzie. Tęskniłeś? Codziennie. Siedziałem w oknie i wypatrywałem cię całymi dniami i nocami. Serce się kraje. Wonkers, musimy ci znaleźć przyjaciela. Ale to ty jesteś moją przyjaciółką. Jedyną, jakiej mi potrzeba. Matko Boska. W sensie, z jednej strony to jest bardzo smutne, ale z drugiej strony nieźle zaprogramowana osobowość. W sensie, taka wiecie, w stosunku do swojego właśnie właściciela. Taka lojalność, że tak powiem, relacja faktyczna. Ciekawe. To była jedyna wiadomość, jaką miałeś mi przekazać od Rezy? Jaka wiadomość, Zoe? Tak, którą odegrałeś wcześniej. Od Rezy. Nie pamiętasz? Nie, nie pamiętam żadnej wiadomości. Dziwne. No dobra, wobec tego... Pogadamy później, Wonkers. Wejdźmy z dialogu, że tak to imię. Ja się nigdzie nie ruszam. Zakończmy dialog. O, nie wiem dlaczego jakieś dziwaczne dzisiaj frazesy mi przychodzą na głowę. Hey, Wonkers, do głowy. Musisz się na chwilę wyłączyć. Na głowę, no właśnie. Dlaczego? Bo po prostu musisz się chwilę przespać. Dobrze, Zoe. Obiecaj, że mnie później obudzisz. Obiecuję. Dobranoc. Przepraszam. Złożę cię z powrotem, gdy to wszystko się skończy. Muszę tylko trochę przekręcić kark. O tak, au. Uroczo. O tak, mam cię. Kryształ procesora. Biedny, stary Wonkers. Bezmózgie stworzenie. I to dosłownie. Okej. Mam baterię i mózg. Powinnam zdołać uruchomić Lucyję. Oby. W takim razie właśnie znowu do mieszkania Rezy biegniemy. Dobra, pominiemy sobie może... Aha, nie mogę już pominąć tej sceny. W ten sposób, dobra, nieważne. Wobec tego wychodzimy. I tym samym przyciskiem trzeba, nie można żadnym innym. A ja właśnie próbowałam innymi przyciskami, dlatego nie weszło mi pominięcie animacji schodzenia. No cóż, bywa i tak, czyż nie? Tak więc ponownie do budynku Rezy. Trochę tam daleko jest, ale cicho. Ej, nie, ale nie blokuj się, proszę o... Winkle. Może być i o Winkle. Nieważne. W każdym razie biegniemy. Szkoda, że ona się nie może poruszać sprintem, ale z drugiej strony powiedzmy sobie szczerze, w prawdziwym życiu komu by się chciało nawet truchtem takim poruszać? Każdy by normalnie chodził na piechotę. Bo no właśnie po co? To jest, wiecie, a ona biega, więc chodzi. I tak dobrze jest. Mhm. Dobra, lecimy tutaj w tę stronę, wchodzimy, wobec tego w ogóle, tak mnie trochę dziwi, że nikt się nie zainteresował, że tutaj jest jakaś plomba złamana, to jest, no to jest interesujące. Dobra, w takim razie zobaczmy sobie mózg Wattili. Kreślał procesora Wonkersa, można powiedzieć, że to jego mózg, odłożę go na miejsce, jak już skończę. Okej, w takim razie proszę bardzo do Lucii. Okej, i jeszcze mamy źródło zasilania. To bateria Wattili. No dobra, to wkładaj. Majstruj, Zoe, majstruj. Zoe, miałam o tobie sen. Wiele snów. Śniło mi się, że zabrałaś mi mózg. Już wszystko w porządku. Tak. Naprawdę? To dobrze. Gdzie jest Reza? Na pewno wkrótce wróci. To dobrze. Brakuje mi go. Aha. Lucia aktywna. Teraz muszę tylko podać jej hasło, a otworzy mi tajny sejf Rezy. Mam w każdym razie taką nadzieję. Lucia stanęła znowu na nogi. Szkoda, że Wonkers ma mniej szczęścia. Lucia? Tak? Zoe? Proszę... Oby to zadziałało. Będę tutaj, kiedy wrócisz. Wypowiedziałaś hasło, Zoe. Wygląda na to, że odebrałaś wiadomość. Nie martw się. Rezie prawdopodobnie nic nie jest, ale musicie prosić o przysługę. Trzymam swój notatnik w sejfie, a w notatniku ma informację o artykule, nad którym teraz pracuję. Notatki są oczywiście zakodowane, ale Olivia powinna sobie z nimi poradzić. Poproś ją o przechowanie notatek i nie pozwól im wpaść w niepowołane ręce. Gdyby razie coś się stało, to gdzieś w tych notatkach powinien się znajdować powód takiego stanu rzeczy. W takim wypadku zadbaj, aby prawda ujrzała światło dzienne. Chodź ze mną, Zoe. Otworzę ci sejf. Matko Bosko, jak głos tej Wattili mnie irytuje. Taki bardzo wysoki. Aha. Okej. Okay. Widzę notatnik. To bierzemy. Notatnik Rezy. Myślałam, że tam oczywiście wpadnę, ale nie. Zamknięty i zaszyfrowany. Olivia będzie wiedziała, jak go otworzyć. No dobra, to bierzemy w takim razie. O! Ktoś tu jest! Hej, ej! Co to robicie? Kim jesteście? O kiego chodzi? No proszę. Ostatecznie nas zostawiły. Ktoś chyba kazał właśnie im odejść. Tak się przynajmniej wydaje. Zobaczmy. Mało brakowało. Jakimś cudem przyciągam ostatnio kłopoty, albo raczej Reza wplątał mnie w jakąś potężną aferę, a ja trafiłam w niewłaściwe miejsca, gdy nie trzeba. Przez ostatnie 2 dni miałam dość problemów na całe życie. Jeśli dalej tak pójdzie, to nie będzie to zbyt długie życie. Kim były te bliźniaczki? Czego szukały? I czemu nie wypowiedziały ani jednego słowa? Było w nich coś przerażającego, niemal nieludzkiego. Muszę zabrać notatnik Rezy do Liv. Niech go jak najszybciej rozkoduje, zanim przytrafi mi się jakiś wypadek. No dobra, w takim razie bierzemy ten notatnik. Ponadto jeszcze... Gdzie jest Reza? Tęsknię za nim. Jestem pewna, że niedługo wróci. Dobrze? Poczekam na niego. O, tutaj. Nie o to mi chodziło? Bardziej mi chodziło o to. Dobrze, Zoe. Sądzisz, że będę śnić o Rezie? Jasne, czemu nie? Tak, na pewno. To dobrze. Przykro mi, Lucia. To należy do Wonkersa. No. Okej, w takim razie właśnie się wracamy. Czy coś zobaczę? Nie, oczywiście, Boże, nie, bo po co? W takim razie się w tym momencie wracamy chwilowo do domu? W sensie, bo można dać ten kryształ procesora z powrotem do Wonkersa, ale też nie trzeba tego robić. Znowu jest ten kod. Chyba to ten sam kod właśnie, co wcześniej go widzieliśmy. Czy nie widziałam wczoraj dokładnie tego samego kota? No właśnie. Czy to ze mną jest coś nie tak, czy też ten kot był jakiś dziwny? Coś było nie tak z jego oczami. Wydawały się jakieś takie szkliste. Okej. Natomiast myślę, że w tym momencie skończymy i pójdziemy dalej z fabułą w następnym odcinku. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że tenże odcinek Wam się podobał i że będziecie też oglądali następne. Zostawcie łapkę w górę, komentarz bądź subskrypcję, gdyż zawsze super się ogląda Waszą aktywność pod filmami. I co? Do usłyszenia następnym razem. Cześć!